Witam, zapraszam na porównanie kół DTX1900 i M1700. Oba komplety to gotowe zestawy na aluminiowych obręczach w rozmiarze 29 cali i piastach w standardzie Boost. Wyglądają podobnie, ale są całkowicie inne. Kiedyś DT oferowało trzy odmiany aluminiowych kół: 1900, 1700 i najdroższe 1501. Teraz te ostatnie są już sprzedawane tylko z obręczami karbonowymi. Od niedawna DT przestało też oferować koła MTB z ciężkim systemem trzech zapadek, co mnie bardzo cieszy. Obecnie wszystkie zestawy mają słynny system ratchet, który występuje w trzech odmianach. Tańszym i słabiej uszczelnionym LN, klasycznym, tym znanym od ponad 20 lat i najnowszym, najlżejszym EXP. Ta najtańsza wersja 1900 ma właśnie piasty z ratchetem LN, natomiast 1700 mają klasyczne 350. W obu przypadkach możemy stosować te same pierścienie, 18, 36 i 54 ząbkowe, ale bębenki mają już inne uszczelnienie i nie będą ze sobą kompatybilne. Oczywiście DT oferuje wszystkie rodzaje bębenków i wymienne końcówki, więc na pewno znajdziesz koła pasujące do rozstawu w Twoim rowerze. Oprócz piast koła różnią się również szprychami. W tańszej wersji masz proste czempiony, w droższej cieniowane competition. Inne są również obręcze i tu czas na ciekawostkę, bo 1900 i ta starsza wersja 1700 nie mają spawanych obręczy, tylko najtańsze, zgrzewane z wkładką sleeve i do tego są kapslowane, a to nie wpływa dobrze na ich wagę. Najnowsze wersje 1700 są już spawane, mimo to ja polecam koła składane na zamówienie. Za około 2-2,5 tysiąca znajdziesz zestaw na najnowszych 350-kach z 36-ząbkowym ratchetem, cieniowanych szprychach i najlepszych spawanych obręczach. W Polsce jest naprawdę duży wybór firm, które zaplatają koła na częściach DT lub obrandowanych przez siebie. Sam na takich jeżdżę i polecam też Tobie. Link do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Dobra firma doradzi Ci w kwestii szprych, piast i obręczy, tak żeby dopasować koła pod Twój styl jazdy. Dzięki temu dostaniesz koło o najlepszym stosunku masy do wytrzymałości. Dodatkowo w razie uszkodzenia obręczy bez problemu znajdziesz nową, identyczną, a niektóre firmy mają też system Crash Replacement. Życzę natomiast powodzenia w poszukiwaniu malowanej, oryginalnej obręczy z gotowych kół DT. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!